jak sztuczna inteligencja wpłynie na ludzkość w przyszłości. Wykonany został rozkład pod tym kątem. Na to pytanie chciałbym podziękować panu Michałowi Kuc. Michał, dzięki. Tutaj podsunąłeś bardzo ciekawy temat. Przyznam, na samym początku nie spodziewałem się po prostu tego, co odsłonią karty Tarota, tak? To, co powie, to, co przekaże Tarot. Sami się przekonacie. Bardzo ciekawie, jak sztuczna inteligencja AI wpłynie na ludzkość. Na ludzkość, na całą ludzkość, i tu chodzi o przyszłość jako taki obszar nieokreślony. Nie określam, sami się przekonacie. To, co mi wyszło, a spisałem, wpłynie kolosalnie na nasze życie, odciążając człowieka od wielu prac, zajęć. Po roku 2030, tak naprawdę AI zacznie odciążać wiele sektorów oraz gałęzi gospodarek transportu. Ludzkość zostanie zdominowana ostatecznie przez tak zwane roboty, robotykę, która rozwinie sztuczną inteligencję, przenosząc ją do życia dosłownie z filmów science fiction, fantastycznych. W pierwszej kolejności, co mi Tarot przekazał, to zdominuje transport publiczny. Zdominuje totalnie transport publiczny oraz w dalszej kolejności ekonomiczny, w którym to człowiek będzie wyłącznie, i tutaj pod grubymi literami zaznaczyłem, w którym to człowiek wyłącznie będzie kontrolerem, zarządzającym bezpieczeństwem użycia AI w życiu publicznym. Szerokie zastosowanie użycia sztucznej inteligencji, znajdzie po prostu bardzo duże zastosowanie, ale tutaj co ciekawe, to jest szerokie zastosowanie, to ostatecznie też sztuczna inteligencja będzie wdrażana do opieki nad osobami starszymi, bez udziału człowieka. Nie będzie już opiekunek, które opiekują się na przykład, tak jak teraz jest aktualnie w Niemczech, tak? Jak to dużo Polek wyjeżdża do pracy za granicę, opiekuje się, czy tam na zachód. Zdominuje również służbę zdrowia, a więc szpitale, obsługa klientów, tego typu widziałem. I potem szerzej wobec automatyzacji obsługi marketów, sklepów. To możemy już teraz aktualnie zaobserwować. Jednak ta skala zastosowania, ona po prostu, ona się rozszerzy, ona wzrośnie. Człowiek coraz mniej będzie użyteczny, jeśli chodzi o wiele czynności zawodowych związanych z pracą. Człowiek zacznie zyskiwać więcej czasu wobec jego ewolucji, to znaczy ewolucji ludzkości, wobec również ewolucji sztucznej inteligencji. Ona będzie ewoluowała, o czymś przekonacie się za moment, za niedługo, za chwilę. Problemem stać się może po 2030 roku kwestia właśnie monetarna, finansów, zarabiania. Tutaj to będzie troszkę problemem, bo jak wiemy, pieniądz potocznie rządzi światem, tak? Pieniądz nie tyle rządzi, ale też wprowadza strukturę porządku. Co dalej? Ludzie pracować będą, i to też widziałem, głównie w branżach kulturalno-rozrywkowych, czyli kino, filmy i tak dalej, to dalej. To nie zniknie, że po prostu robotyka, sztuczna inteligencja, że wyprze człowieka z tego sektora.
reszta zajęć stopniowo względem pracy nas, ludzi, będzie zanikać, będzie eliminowana sukcesywnie. Kulminacja osiągnięcia świadomości zbliżonej w 99% do naszej, do ludzkiej, osiągnięta zostanie, i tutaj bardzo ciekawe, to naprawdę przyjrzałem się temu bardzo mocno, również pod kątem numerologicznym, w roku 2062. To bardzo mocno podkreśliłem, rok 2062, wtedy sztuczna inteligencja AI osiągnie stopień świadomości zbliżony do ludzkiej. Stany Zjednoczone, też przyjrzałem się pod kątem, które państwo, który kraj zostanie zdominowany, jeśli chodzi o życie publiczne, gospodarcze, tak? To oczywiście, jako państwo, Stany Zjednoczone mi tu wychodziły jako pierwsze, będą pierwszym krajem w świecie, który wyeliminuje przydatność człowieka w życiu codziennym. Kolejnym, to już nie powinno być zaskoczeniem, to będą kraje azjatyckie, głównie Chiny. Japonia również, tutaj Chiny, Japonia, te dwa kraje. One być może jako pierwsze bardziej będą wchodziły w ten obszar, jednak tutaj stosunkowo do wyeliminowania człowieka, jeśli chodzi z takich codziennych zajęć, tak, z codziennych zajęć związanych z pracą, to by wychodziły Stany Zjednoczone. Widzę maszyny, które będą wyglądały jak człowiek, nie będąc nim w tej odległej przyszłości. Czyli to jest ten rok 2062. Tak naprawdę ta ewolucja, wdrażanie AI osiągnie przyspieszenie w okolicach, rok 2030, po roku 2030. Zdrowie również będzie, jak i długość życia, wydłużana w związku, i to ciekawe, z użyciem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja zacznie również eliminować pracę naukowców. To znaczy może nie tak totalnie, ale zacznie po prostu... świat nauki będzie przyspieszał odkrycia naukowe, badania naukowe, doprowadzając do wielu nowych odkryć z użyciem sztucznej inteligencji, o których na obecną chwilę ludzkość nie ma pojęcia. To jest bardzo ciekawe. Sztuczna inteligencja przyczyni się właśnie do wzrostu również technologicznego w wielu aspektach. Rozumiem, że aktualnie to może przerażać, tak, że trzymamy się kurczowo gdzieś tam w podświadomości tych fantastycznych filmów, gdzie sztuczna inteligencja po prostu wpada na pomysł, że no wyeliminujemy człowieka. No tutaj tak do końca to nie będzie, ale na pewno jeśli chodzi o strukturę zewnętrzną, to bardzo wyraźnie widziałem, że sztuczna inteligencja osiągnie taki poziom, że nam, ludziom, wymieszanym na przykład z tymi robotami, jeśli dożyjemy tego momentu, z tymi maszynami, na zewnątrz po prostu, w życiu publicznym, że możemy mieć problem z rozpoznawaniem, czy to jest człowiek, czy to jest robot, tak? To jedynie taki aspekt. Aspekt zagrożenia nie był widoczny w żadnym wypadku. Co tu jeszcze? Sztuczna inteligencja, to też ciekawe, AI, wpłynie na badania w kosmosie, na badania innych planet nowymi statkami, by prowadzić również badania na temat struktur tych planet, jak i poszukiwania życia we wszechświecie, przyczyniając się do przyspieszonego rozwoju względem nauki. Dzieci, które narodzą się do 2030 roku, będą, i tutaj też to ujrzałem w tarocie, to nie jest po prostu, że ja to sobie z palca wyssałem, będą nową generacją, która,
którą czeka lepsze życie względem eliminacji z codziennych czynności zawodowych, pracy. To nie chodzi o to, że młodzież będzie głupia, czy będzie ogłupiona. Bardziej te dzieci, które narodzą się po 2030 roku, będą miały o wiele bardziej ułatwione życie. Pod wieloma względami. A my, ludzie, zaczniemy bardziej zwracać się ku rzeczom rekreacyjnym. Bardziej tutaj ten sport stanie się bardziej taki obecny w życiach wielu milionów ludzi na całym świecie. Miliardów ludzi, milionów, nie? Trylionów, jak zwał. Tak więc sztuczna inteligencja na pewno nie odbierze nam człowieczeństwa. Tutaj akurat tym nie mamy powodu, by się przejmować, by się martwić. Chciałbym też dodać tutaj, no i to jest akurat wszystko. Rozkład został wykonany, to był 3 listopada 2023. Tak więc poczekamy, przekonamy się, zobaczymy. Dzięki Michał raz jeszcze za ciekawy temat, warty uwagi. Tak więc to jest na tyle. Dziękuję za uwagę.